Rząd na posiedzeniu 7 maja ma zająć się projektem ustawy o bonie energetycznym. Zgodnie z projektem cena maksymalna prądu w drugiej połowie roku ma wynieść 500 zł za megawattogodzinę dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za megawattogodzinę dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Ustawa wprowadza także bon energetyczny w wysokości od 300 do 600 zł, z którego skorzysta około 3,5 miliona gospodarstw. Po majówce kierowcy muszą spodziewać się nowych cenników na stacjach paliw. Wszystko z powodu zakończenia promocji wprowadzonych na długi weekend, prognozują eksperci e-Petrol. W przypadku popularnej benzyny 95 średnia cena ogólnopolska powinna kształtować się w przedziale od 6,62 zł do 6,72 zł za litr. Z kolei diesel może kosztować od 6,63 zł do 6,73 zł za litr. Ceny autogazu powinny mieścić się w przedziale od 2,82 zł do 2,89 zł za litr. Wartość znajdujących się w obiegu banknotów i monet wzrosła w ciągu roku o ponad 17 miliardów złotych, wynosząc na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku 380 miliardów 716 milionów złotych, wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Liczba banknotów pozostających w obiegu na koniec marca w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku wzrosła o ponad 76 milionów sztuk. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do uzgodnień projekt zmian w ustawie o sankcjach na Rosję i Białoruś, mających dostosować ją do nowszych regulacji europejskich. W projekcie przewiduje się też m.in. dodatkowe procedury przy przywozie drewna ze wschodu. Jak podaje dziennik Bild, w Polsce działa już 9,5 tysiąca firm z co najmniej jednym niemieckim właścicielem. Jednak trend ten stale rośnie. W czołówce firm, które wybierają naszą lokalizację, znajduje się przede wszystkim przemysł motoryzacyjny. Jako powód przeprowadzki za granicę niemieckie firmy podają wysokie ceny energii oraz koszty wynagrodzenia. Większość ekonomistów spodziewa się, że Fed obniży referencyjne stopy procentowe jeszcze w tym roku. Przypomnijmy, że Rezerwa Federalna na ostatnim posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych, zostawiając je na poziomie od 5,25% do 5,5%. Decyzja była zgodna z oczekiwaniami rynku i została podjęta jednogłośnie. Ponad 10,5 tysiąca londyńskich taksówkarzy wniosło pozew zbiorowy przeciwko firmie Uber, oskarżając ją o złamanie zasad rezerwacji taksówek i celowe wprowadzanie władz miejskich w błąd w celu uzyskania licencji. Wartość roszczenia szacowana jest na co najmniej 250 milionów funtów, a każdy z taksówkarzy potencjalnie kwalifikuje się do odszkodowania w wysokości do 25 tysięcy. Pozew jest kontynuacją roszczenia złożonego po raz pierwszy w 2018 roku, które zostało zawieszone w związku z pandemią. Rząd Estonii powołuje Fundusz Przemysłu Obronnego, za pośrednictwem którego lokowane będą środki w spółki rozwijające technologie zbrojeniowe oraz podwójnego zastosowania. W tym roku fundusz zostanie zasilony kwotą 50 milionów euro, ale jego kapitał może zostać powiększony w razie powodzenia inicjatywy. Władze w Ankarze potwierdziły, że wstrzymały w czwartek wszelką wymianę handlową z Izraelem. Ograniczenia mają trwać tak długo, jak rząd izraelski nie pozwoli na nieprzerwany i wystarczający przepływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. W 2023 roku obroty w handlu między oboma krajami wyniosły 6 miliardów 800 milionów dolarów.